Wicepremier Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówi nie Unii Europejskiej. Jak zapowiedział, wszelkie próby nacisku na polski rząd przy okazji negocjacji budżetowych spotkają się ze zdecydowanym sprzeciwem. W wywiadzie dla jednego z dzienników wicepremier Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił o relacjach Polski z Unią Europejską. Jak zaznaczył, mamy do czynienia z próbą odebrania nam suwerenności. Dziś instytucja Unii Europejskiej i jej przeróżni urzędnicy jacyś politycy, których Polacy nigdy nigdzie nie wybierali. Żądają od nas, byśmy zweryfikowali całą naszą kulturę. Odrzucili wszystko, co dla nas arcyważne, bo im się tak podoba. W ocenie wicepremiera ideologiczne żądania unijnych urzędników nie opierają się na zapisach traktatów. Są więc sprzeczne z polską deklaracją o suwerenności kulturowej podjętej przez Sejm przed wejściem do wspólnoty. Będziemy bronić naszej tożsamości, naszej wolności, suwerenności za wszelką cenę. Nie damy się terroryzować pieniędzmi. Nasza odpowiedź na te działania będzie jasna nie. Wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że wszelkie próby szantażu ze strony europejskich urzędników przy okazji ustalania unijnego budżetu spotkają się z wetem polskiego rządu.